Co to jest w ogóle? Jak to zakwalifikować? Szczątki stworów? Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niespodziorle. O, mam. Niespodziorle to jak wyciąg ze spadzi z myszycy. Spadziorle. No. A także Staszy Klasek, nie, to brzmi źle. Ja nie mam, Staszek po prostu. Ja Staszek nie Pałaszek, bo masz taką fajną pałę tutaj w ręce, no to może być. Nie, podobało mi się. Kłujący Pałaszek może być. Chciałem tu wziąć ujęcie na ciebie, bo zastanawiał się Staszek, jak zaklasyfikować skórki z poczwarki i kłaczki do tak. tego całego katalogu, jaki ma za swoimi plecami. Nie, no super, super. Więc zostawię cię z tym problemem, lecę przeskanować parę rzeczy, no i tak niespodziewanie spotykamy się jeszcze w jednym kopie. No ostatnio odcinka nie było, ale jest tak ostre zamieszanie, zresztą nawet teraz w trakcie nagrania. Boże, co się działo dzisiaj przed nagraniem, to jest w ogóle... Przed, w trakcie... Masz dzisiaj takie RNG w życiu dzisiaj, że to jest... Ale na szczęście ciśnienie podniesione, że nawet jeszcze kawy nie piłem, a energia jest taka jak, kurczę, po kawie Matka Roju. Takie nie mam. Matka Roju po prostu dzisiaj. Matka Roku. Pójdziemy, tak naprawdę spotykamy się tu dzisiaj dlatego, ja może spojrzę w tamtą stronę, bo ta myśl, żeby jeszcze wcisnąć jedno spotkanie, mimo że to niełatwo o to i pewnie później będę cierpiał, ale w tej chwili jest fajnie, ta myśl, żeby zrobić jeszcze jedno spotkanie, powstała, jak powiedziałeś, że kurczę, ale w tamtej części ogrodu nie byliśmy, tam gdzie się teraz patrzę, jest zamazane tego. I tak sobie pomyślałem, explore, no. No, Szyszka, gdzie jest Szyszka? No. Ja wiem, że dużo osób się zastanawia, dlaczego my tak inaczej gramy. My mamy nawet zupełnie inny widok, bo ty z pierwszej osoby, ja z trzeciej, ale to jest właśnie takie trochę uzupełnianie się, że ja nie lubię budowania. Staszek uwielbia budować bazę, planować to wszystko. Ja nie lubię budowania. Mnie ogólnie przyznaję bez bicia, że budowanie mnie nudzi. Walka w Grounded, moim zdaniem... Jest, no właśnie, jest dużo więcej ambitniejszych gier, o ile można przypisać indykom wiele fajnych rzeczy. Skóra poczwarki! No. No, to stąd się robi skórę poczwarki, już to robię, no mów dalej. Szczególnie jakieś zagadki, nie zagadki, tego typu rzeczy. O, a może z tego wpadnie 30, a niepospolite, to ile? Zaraz zobaczymy, co wyjdzie. O Boże. Co jest? Skóra poczwarki, ile trzeba, pięć, żeby na jedną skórę mieć. A, na jedną, aha. Ile tego? Ale będziemy zbierać dzisiaj, no idziemy patrz, mózgo moc poziom w górę, coś fajnego? Rapier z tygrysiego komara. Owika z ćmy. Czekaj, to ćmy są? Ćmy, no właśnie. Coś jakby nas ominęło. Legendy z ćmy. Ale wiesz co, no to w takim chcę wypadku... Zobaczyć owika Legendy, no. Czekaj, to rapier z tygrysiego komara, to trzeba tygrysiego komara ubić i będzie lepszy rapier, lepsze dziabadło dla mnie, ekstra. A ataki dystansowe mają krwawienie na tej owice z ćmy. Czujesz? To chyba coś dla ciebie. No, brzmi no, jak set no, dla ciebie. No, musimy znaleźć ćmę dzisiaj, żeby mógł je w spokoju ubić. To może ćmę, no. No i właśnie, bo tak zacząłem też trochę o grach niezależnych, zależnych i tak dalej, że tak grom niezależnym przypisuje wiele fajnych rzeczy, że potrafią być nieszablonowe, że nie boją się pewnych rozwiązań, których no, AAA nie wprowadzą, bo są zbyt ryzykowne. Często zagadki są dużo ciekawsze i trudniejsze w grach niezależnych. Oczywiście. No, więc to im spokojnie przypiszę, ale no walka w grach AAA, to patrzę trochę na Elden Ringa czy God of War'a, no wydaje mi się, że tam to jest jeden z elementów, który jest bardzo dopieszczany. Ja nie mówię, że nie ma gier niezależnych, gdzie walka jest niedopieszczona, ale w wielu grach ona jest taka po prostu, no tak jak w Grounded. Dla mnie ta walka to jest w Grounded maszowanie jednego przycisku, ewentualnie robienie bloku od czasu do czasu. No, tu musisz timować ten vlog, musisz dobrać odpowiednią broń do przeciwnika, nauczyć się właśnie, setu ruchu. To jest, jak już, gdzie to jest shaming, to jest battle shaming. Battle shaming, ale nie masz jakichś kombosów, że... Pod łóżkiem masz kotleta. A, gdzie to schowałeś? Tutaj, pod łóżkiem, jest, dobra. Musisz rozgrać czas. To możemy lecieć. Zrób młotek, młotek. Ty się tak rozgadałeś, że cię muszę pilnować, co trzeba zrobić, kurde. Jestem, podjarany. Widzę, że jesteś nakręcony. Jest energia, no w końcu tego mi brakowało trochę. To jeszcze dodam jedną rzecz, jak zrobisz, bo też musimy to powiedzieć. Nagrywamy jeszcze przed wyjściem mojego odcinka poprzedniego, więc nie wiemy, co pisaliście, tak? To ważne. To fakt. Oj, a tam dwa odcinki następne będą bez wiedzy tego, co pisaliście. Nie wiem, czy tam nie były takie żarty, które i tak pogrążą tę serię i kanał. Nie no, był jakiś słony kawał, ale nie wymyśliłeś chyba żadnego ciekawego. Włochaty tam był jeszcze jakiś. Włochaty kawał? No, ale może wyciąłeś na szczęście. Młot czarnego chrząszcza wymaga dwóch skórek poczwarki. Rozumiem, że to się tworzy, tak? Co?
No, nie czytałeś? Naprawdę? No. O kurde, ja myślałem, że mamy wszystkie surowce na ten młotek. Nie, skóra po czwarki. What? Razy dwa. O, my nawet jednej nie mamy, bo to wymaga pięciu tych... Dobra, to lecimy. A to będziemy tam lecieć. To czekaj, to rdzenie zbierzemy teraz. Gdzie ja mam zrzucić te takie kłaczki, skórę po czwarki? A, N na duszę. Budulec, dawaj do budulca na razie. Budulec. Bo to brzmi jak budulec. Budulec z młotkiem. Kłaczki, budulec. Ja bym dał do żarcia, bo mi to się kojarzy z chałwą. Co? Chałwa. Kłaczki do jedzenia? No. To żresz kłaki? No kurz z cukrem, to jest chałwa. Weź do budulca to wrzuć, nie gadaj. Dobrze. Idź głupoty. Dobra. Nie wziąłeś nowego questa, rozumiem, bo był quest do wzięcia. A, będziemy na miejscu koło jakiejś bazy, to weźmiemy. Dobra, lecimy tam, póki jest jeszcze jasno. Mam czapeczkę, mam strzały, mam kuszę. Dobra, ja mam wszystko, mogę iść. Dobra, to ja wziąłem zestaw na trzepak, żebyśmy mogli go postawić na tym murze, bo przecież tego jeszcze brakuje. Jezu, ja na takim napięciu dzisiaj po prostu sprawdzam swoje tudusy, że jestem bardziej stresowany niż ty zwykle. Podczas walki z mszycą, kurka. Ale na wariackich papierach dzisiaj nagrałem. Czemu te tudusy tak stresujesz się nimi? Oj, źle stanę. No bo kurczę, cały czas mówisz, jedziemy. Dobra, ale poczekaj jeszcze to. Dobra, jedziemy. A nie, poczekaj, bo jeszcze to. No i tak właśnie, dobra. A mówisz, ja tam nie wiem jak ty. Wielka część ogrodu na nas czeka, no. No, ja chcę szyszkę znaleźć, kurka. Szyszunie. Szyszunia. Więc zobaczymy, jak z tego wyjdzie. No, i wracając do tego, ja uwielbiam w grach, jestem fanem walking simulatorów. Ja bym mógł w Grounded biegać po całym ogrodzie i szukać nowych miejsc. Tak samo fabułę w Grounded mógłbym robić. I to dlatego mi ciężko jest zatrzymać się w miejscu. Niektórzy mówią, że widziałeś mrówkę lwa, mogłeś zapolować od razu. Zostawię tym, co lubią polować na mrówko lwy. Ja wolę biegać, no. Co ja będę w miejscu stał, no. To jest piękne, bo faktycznie też masz zupełnie inny styl eksploracji. To już chyba na którymś odcinku mówiliśmy, że ty biegniesz odkryć jak najwięcej, ja natomiast krok po kroku i wolę jednak polizać te ściany. Z tobą nie liżę tych ścian, bo mam presję, że kurde, biegniemy dalej, jedziemy, pyk. No bo ja do takich, wiesz, takie widzisz landmarki, jakieś wielkie, istotne rzeczy, no to landmarki. Kuźwa, ten landmark po polsku, wiesz, jak to przetłumaczyć? Wiesz, co ty mówisz? W ogóle używasz słów, których znasz, czy nie znasz? Po niemiecku marki były, to pieniądze. Landmarki. No a landy to też po niemiecku, nie? Czyli to są pieniądze z danych landów. No w sumie landy to co? To jest u nich, województwo? Jak u nas, województwo, no. W tym stylu. Dobra. Pierwszy! A, już myślałem, że podskoczę, ale no może nie. Chciałeś mnie przegonić znowu na drabince. No. Niech ci no będzie. No dobra, to co? To termitów? Trzeba pamiętać. No. Słuchaj, ja ci nawet zarzucę jeszcze jedną rzecz, którą widziałem w komentarzach już jakiś czas temu i warto by ją zwiedzić. Co zarzucasz? Chodźmy do tej doniczki, którą odkryłeś. Ja to nawet zobaczyłem u ciebie na odcinku. Ty się w ogóle bałeś tam wejść do środka. Mnie już tam ciśnie. I to jest twoja eksploracja dzika. Widzisz doniczkę w środku i kurde, jest nowa miejscówka, to ty się tam kurde spękałeś i uciekłeś stamtąd. Może się działy jakieś robale? Nie wiem, co tam było, ale ogólnie... Doniczka. Teraz jest wieża piaskowego zamku. W drugą stronę, nie? Dobrze, to kiedyś trzeba zrobić jeszcze. Doniczka, bo będąc przy komentarzach, to też ja myślałem nad... tym, no nie wlazłeś do środka. Do doniczki? Nie, ja nawet próbuję skojarzyć, o jaką doniczkę chodzi. No tutaj na szopie jest doniczka. Na szopie? Nie chciałeś do niej wejść. Widziałeś w środku coś się rusza albo jakieś dźwięki, o nie wchodzę. A, ta doniczka, no bo tam komar był u góry. No to co? Komar, nie znasz komar, ale komar był u góry, a ty nie wszedłeś do środka do doniczki. Ale to są dwie rzeczy, które się wykluczają, no eksploracja i walka, no to albo jedno, ale albo drugie. Ale eksploracja, no ale jak jest eksploracja i plus walka, to wolę iść eksplorację bez walki, bo jest szybsza. To idę z tobą i jak będzie komar, to ja się zajmę komarem, to będziesz eksplorował doniczkę. Faktycznie, deal? Doniczka była ciekawa, tak, ale tam komar latał. Myślę, że to jest, wiesz, jeden taka... jakiś się skampił, a ty już że latałeś. A skąd ja miałem wiedzieć, czy to nie jest taka doniczka, że wejdziesz do środka i się brama za tobą zamyka? Że arena do walki? No, to tak wygląda dla mnie trochę jak arena do walki. Taka ty wszędzie teraz widzisz arenę do walki. No ja bym widział tam miejsce, że... Stres od razu. Żarcie dla Matki Roju. No, tylko to dla komarów żarcie to. Matki Roku. O, bo tu będzie... O, ja tu wcześniej się puszczę, to może... O, cyk! I nie wchodzę w tekstury. A, dobra, bo to jest... No. A masz uzupełnione akcesoria? Czekaj, weź tekstury. Nie. Chcę zobaczyć, jak pięknie. A, to za późno. Masz akcesoria? Mam. Czy uda się tu przelecieć na drugą stronę? Nie uda się. Wiesz co? Da się jakoś, by tam na górę trzeba wejść. Podłogę jakby budować.
Ile tu jest mrówek? No, wszędzie sucha trawa jest niestety. Ale to myślę, że wiesz co, bo tam jest taka... Powiedz mi, byłeś ja przy tamtej... Gdzie. Przy tamtych drzwiach? Przy których drzwiach? Pokaż tam mi. Na dole, tak, patrz. A, nie wiem, czy mogę oznaczyć. Znacznikiem mi oznacz? Patrz, o. A, tak, 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 zamknięte. Zepsute, a, zniszczone. Okay. Dobra. Ale, słuchaj, ja tu słyszę surową naukę na końcu. Tu, była jest tam, surowa tam, nauka. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tu jest dom. Na samym końcu siekiery, słyszałem ją ostatnio. Da się ją jakoś zdobyć? Jak tam wejść? Tu. No zacząć. Też usłyszysz brum, jest, słyszę, Dobra, próbuję. Ale to spójrz w górę, czy tam czegoś nie ma. Tak, jest dziura. A jak tam wejść do tej dziury, ty? Ale to... No co za wizja? Poczekaj, ja ci to zaznaczę. Ale dobra, widzę dziurę, no. Widzisz dziurę? Możesz w trybie fotograficznym jeszcze zobaczyć sobie. Czekaj, tylko jak ja mam... O tu. No, wydaje mi się, spróbuj tu... delikatnie wejść. No, tak delikatnie. Właśnie... No. No to trzeba by chyba odpalić jednak na tym, na Dandelionie tam wlecieć. Ale kurde, co to za wizja, żeby tak wsadzić tam? Chcę, a nie, bo tam podłoga, no rzeczywiście jest dziura z nauką. Chodź se punkt zrobimy zapisu pod tym. Zdjęcie sobie. Wiesz gdzie. Uważaj, idą do ciebie te. A teraz to se mogą iść. Ja mam słoną pałę. A faktycznie ty się z nimi bawisz. A nie, no, czekaj, termity więc... to słone? Były? Chyba tak. Chyba tak, że ty miałeś dobrą pałkę na nich. No więc właśnie wydaje mi się, że twórcy trochę chcieli ratować tę walkę w Grounded poprzez tę komplikację, że co jest na kogo dobre. Że nie na zasadzie, że robisz jakieś kombosy, albo łączysz mocny z lekkim ciosem. No w sumie to też wychodzi na kombosy, czy jakieś masz ultimate. Ale to też jest tak. Nie masz ultimate'ów żadnych tutaj, nie? No nie, ale może będą kiedyś. A chyba, że będą. Słuchaj, ja widziałem coś takiego jak ładowany atak kiedyś, gdzieś coś. I ja nie wiem, dlaczego te ładowane ataki jeszcze nie działają na nas. Bo co, jak nie możemy używać ładowanych ataków? Ładowane? No tak, tylko że te bronie, które obecnie mamy, nie działają na żadne ładowanie. W sensie, tu nie ma żadnej takiej opcji. Ale no, może jak się ulepszy na maksa? Przynajmniej nie czuć, że jest ładowane, bo może jest różnica, jak klikasz szybko, a przytrzymasz dłużej, czy nie ma. No nie wiem. No właśnie, to jest to, że no i teraz patrz, i masz na to takiego gowa, gdzie tam czujesz każdy cios i rozumiesz, co jak działa i jeszcze każda broń ma kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt możliwości różnych ataków, w zależności. A tutaj masz, nie wiem czy zauważyłeś, bo to jakby jest podstawa tej gry, ale pierwsze uderzenie masz słabe, drugie masz mocniejsze, trzecie masz najpotężniejsze, to też nie jest tak, że robisz maszowanie. Zaraz zginę, bo mi nikt nie pomaga walczyć z termitami. No jak nie, jestem. O teraz już patrz, przyszedł. Patrz, nawet ubiłem pałą, która jest aha, dzięki. Ciekawe, czy psujesz mi ekwipunek, czy zabierasz tylko życie. Popiściłem cię w nagrodę, no coś leci. Dobrze. Dobra, spałowani. Mamy to. No ale mimo wszystko nie masz takiego... Taki, wiesz, nieraz są w tych grach, taki masz feeling walki, że czujesz, że ach, tu, ach. No, ale nie czuję czy Grounded jest stworzone pod walkę? No właśnie. Bo moim zdaniem nie. Też mi się wydaje, walka że nie. Walka jest dodatkiem. Że nie, no, że twórcy... Znaczy z jednej strony sugerują jak gdyby, że to jest ważne, bo musisz uzyskać te materiały i tak dalej, ale z drugiej strony patrząc na to, jak ta walka jest zrobiona, to... No też mi się wydaje, z takim dodatkiem. No, chcieli ją ratować właśnie chyba tym systemem papier, kamień, nożyce, tak? Że jedno zwalcza drugie. No masz jakieś tak strategię, jak to się nazywa. No to słabość odporności, to gdzie tam papier, kamień, nożyce? Tak. To jest shaming znowu, nazywając go tak, ten mechanikę czymś, co jest mega losowe. Papier, kamień, nożyce. Że już woda zwalcza ogień, ogień zwalcza naturę, zasadzie, natura no, zwalcza ogień, tak? No. Mhm. A ty idziemy tam na ten stół, czy coś jeszcze tu kombinujesz? Zastanawiam się, czy nie powinniśmy sobie przespać się i za dnia eksplorować, nie? Co ty na to? Nie poznaję ciebie, ale wezmę sobie grzyby. Znaczy ja nie mam nic przeciwko, ale nie, nie poznaję cię. No... Ja do ciebie się dostrajam, twój odcinek, dobra, twoje zasady znaczy, nie, wprowadzane no, ja chętnie pójdę spać, nie? Ja lubię biegać, jak jest jasno. Szczególnie, że tam czeka nas cała nowa część ogrodu, więc dobrze by było się wyspać. Albo wiesz, gdzie możemy iść spać? Jak wejdziemy na stół po drugiej stronie. Shopy. Co? Stół? Jaki stół? No tam, gdzie mamy punkt zapisu. Koło Tyrolki, na szopie. A tam chcesz punkt zapisu? No i tam byśmy poszli sobie spać, a no bo tam mamy wybudowane. Ale że, to ja ci powiem, że po drodze mamy po prostu dużo potwarek do zebrania, to nie wiem co. A, no chyba, że chcesz od razu poczwarki po drodze. No to wiesz, no chcemy mieć młotek, tak? Dobra. Bez młotka rdzy nie zbierzesz.
Dobra. I musimy zbudować trzepak, żebym mógł szybko wrócić potem i przynieść od razu młotek gotowy. Dobra. To co, chcesz iść spać już teraz? Z 19:30? Może pójdźmy spać, słuchaj. Dobra. Będziemy się męczyć rano. Łatwiej o wodę będzie z rana. Low energy. Low energy! Śpij. Need to recharge. Ale marudziłeś? No, do ładowania. Nie marudny z rana jesteś. Rozumiem ją doskonale. Ja tu mówię, gra propaguje jakieś dziwne układy, że 8 godzin masz spać, nie mniej, nie więcej. Nie? To no, każdy gracz to jest powinien optymalny mieć inaczej czas. Dostosowany. Każdy gracz powinien mieć do siebie. Okej. Okay. No, bardziej ciemno się nie dało. Ale dobra. Nie, no bo jest środek nocy. No. Wiem, jak to działa. Jeszcze wiesz co? A, czekaj, ja muszosa mam. Jeszcze się... A mogę chyba zjeść. No ja dlatego zostawiłem go sobie na rano. Dobra. No i masz teraz od upadku zmniejszone obrażenia. No to teraz bym musiał gdzieś wejść, żeby upaść. To a, tak, wiesz, to... Można to... upaść nie spadając w życiu. O kurczę, ale to głębokie. No, tak starałem się jakieś głębie wyczuć w tym. Można stworzyć upaść. Głębie. Nie spadając. Nie spadając. No, i to no nisko spadaj nawet. Woda. Ty woda nie chce spaść z trawy, woda się zbagowała. Gdyż miałbyś kuszę, to byś sobie kuszą zdjął ją. Świat by się dorobił dodatkowej strzały. Co jest? Woda jest w powietrzu! Co za faza! Pierwszy raz to tobie serwer robi psikusa, a nie mi. No, no kropla w powietrzu, no. Co to jest za dziwne glitch? Chcesz zobaczyć krople w powietrzu? A nie wiem, czy ja ją będę widział, pewnie będę widział normalną już. Ja spróbuję raz może na ten trzonek, chociaż ja muszę obadać, czy jak ja mam shift, to ja Boże. Wystarczy trzymać, czy ja muszę kliknąć shifta przed upadkiem? Nacisnąć, ale ja usłyszałem, nacisnąć, no. Usłyszałem inne słowo niż trzonek, ale się rymuje do trzonek. Trzonek, i... dzionek, na trzy zaczyna się. A, członek drużyny. Na przykład, no. Okay. Myślałem, że powiedziałeś, że muszę wejść na trzonek. A może z tej strony jest lepsze wejście? Kurczę, mogą obadać temat, jak... No już się robi jaśniej, to już można chyba iść. Ruszać, tylko, ruszać kurczę, w tener. Jakbym podskoczył... To upadniesz. A, no. Czekaj, ale może to jest patent jakiś. Spróbuję raz i idziemy dalej. Będziesz... No, czemu? Kurczę. Co zrobiłeś? Nie, bo ona ty chciałeś musi... cały czas zebrać te? No. Tę naukę? Ale wiesz co? Wydaje mi się, spróbuję jeszcze raz może. Wydaje mi się, że jestem w stanie to zrobić, tylko nie ogarnąłem tematu, bo podskoczyłem i nadusiłem Dunderliona, a się okazuje, że Dunderlion odpala się dopiero jak ona opada. Tak. Znaczy, jak a nie, trochę że jak jesteś spać, w powietrzu. Włączy, no ale musisz jak gdyby opaść, a nie, że możesz sobie w powietrzu się już, jak lecisz w górę, aktywować. Czasem dobra. Trzeba opaść, by się wznieść. Albo czasem trzeba opaść, żeby opaść wolniej. Tak. Czasem trzeba opaść, żeby móc się odbić. Zaraz się okaże, że to jest jakieś łatwiejsze wejście na to wszystko, kombinację z lataniem. Znaczy, wydaje mi się, żeby najłatwiej dostać się na shed, to jest wejście na te murki, tam gdzie byliśmy, na drewienka, na termity i tam z góry hops. Czekaj, spróbuj bez skaka. Ale o tym... Ja mówię o dziurze tu. Jest! Jak się... Spadła! No i co jest nie tak z tą dziurą? Jak się kuca? Zapomniałem, jak jest przycisk na... Ale jak kucnąłem, to spadła, no. Control. No, a może wiesz co, kucnięty może spróbuj po prostu się ześlizgnąć od razu tam w kucu. No. Kurczę, ale to wiesz co by się przydało? Co? Te kucanie na przycisk, a nie na trzymanie, chociaż nie wiem czy jak się będzie spadało, czy to nie cofnie postępu. Oj, trzymaj, control, shift, kurde, gwałcisz, a kurczę nie możesz kontrola podtrzymać no, dłużej? Czekaj, control, nie no trzyma, no dobra, zobaczę. Kurczę, no już byłem w tej dziurze, no. Już stałem tam jedną nóżką. Wow! Ło! Małe wdówki mnie atakują! Wypad! Małe wdówki w twojej okolicy, tak? No wiesz, to nie wiem jakie z jakich ty serwisów korzystasz. Ja w swoich serwisach nie mam takich informacji. Nie masz małych wdówek? Mam tylko duże wdówki. No, kurczę, nie wiem jak to działa, że raz działa, raz małe nie wdówki. Działa. Boże, to teraz zrozumiałem. O, Dunderlion się skończył, dobra. Możemy iść. No. Ja dopiero teraz zrozumiałem, o co ci chodzi z tymi małymi wdówkami w twojej okolicy, jakie to... Dobra, nie. Co? Nie ruszam tego tematu bardziej. Takie małe wdówki w twojej okolicy. Tu są dwa pogońce! Czy ich więcej nie mogło być? I właśnie to jest to, o czym mówiłem. Niektórzy lubią eksplorację, niektórzy lubią wchodzić w dziurę, a niektórzy idą na pogońce, no. Pogoniło mnie trochę, no. No. A idę do ciebie przecież, czego jęczysz?
No wiesz, ja zgodnie z naszą zasadą już jestem daleko, biegam sam. Poczwarki sam. Zbieraj. Z siekiery, siekierą, której no, nie masz. Którą ty masz, tak. Mentalnie zbiorę je. Ale wejdę nie czekając może na ja ciebie, nie wejdę. Jeżeli chcesz, to wejdę do tego. Wejdę po... Darth, wejdę. No. Wejdę po... Zapomniałem. A, do Donicy, skoro mówisz, że jest tam... No nie wierzę, no nie wierzę! Co się stało? Nie da się wejść tutaj, no. Próbowałem wejść na szopę, ale się nie da. Ja mam jakiś problem ze ścinaniem Dunderlionów, bo to już drugi, który został ścięty i nie rzucił tych włosków do latania. O, to może ty, przepraszam, no. Może przy rękawicy się zregenerowały kłaczki. Nie wiem. Pójdę zobaczyć. Mnie za to zastanawia, bo jest, wiesz... Nie ma. Będąc w komentarzach, miałem takie... Że iść byłeś w komentarzach? Ścieżką Alana Wake'a. Uuu. No, widzisz, to jest głębokie. Deep. Deep? Deep, a bo w Alanie Wake'u ścieżkę tworzyło światło. Walenie... Co? Walenie Wake'u zrozumiałem. Walenie ja mam dzisiaj jakiś skrzyw na uszach, ewidentnie. W Walenie Wake'u była ścieżka światła, że miałeś podążać. Ja się zastanawiam, czy tu chodzi o te lampki ogrodowe na przykład. Możliwe. Więc... Boże, jak ja Alana Wake'a nie lubiłem. Ja to mówię o tej wersji pierwotnej. Boże, jak mnie denerwowało. Wiesz, co mnie właśnie denerwowało w Alanie Wake'u? Że trzeba tam walczyć. Że to nie jest po prostu taki horror na zasadzie masz jakąś fabułę, eksplorację. Tam kazali walczyć. To było tak wybijające mnie z klimatu tej że, gry. Ogólnie sama walka była całkiem spoko, tylko że chyba tak, atakujesz gości w czapce. No, pasjonujące. Jakby przeszkadzała w takim wczuwaniu się w tę opowieść. Tak, zgadzam się. Ale tak, znaczy tak... nie wiem, czy zgadzam, bo ja to jakby nie wiem, czy tobie się podobała walka z tego, co słyszę, więc no. Znaczy, jako wyzwanie, tak. Co jest? O nie! Co jest? Gdzieś musiały być nasze strzały wrzucone. A, i zrzuciłeś wszystkie strzały? Bo ja nie mam żadnej strzały, nie mam jak poczwarek wydobywać. Hono tu do mnie. Po co ci strzały do poczwarek? Bo są wysoko i tylko strzało może się zrzucić na ziemię. A to one są w ten sposób rozwiązane, że zrzucasz najpierw na ziemię, a dopiero później tam ogarniasz temat? No bo nie mogę ich sięgnąć, to może nie pamiętasz, jak one są ustawione, ale tutaj jak przyjdziesz do mnie, to zobaczysz, dlaczego potrzeba jest łuku. Kurczę, a to mogę zajrzeć najpierw do Donica, a później do ciebie możesz. Leść? O, sam chcesz, dobrze, o, powodzenia, pozdro komar. No skoro tam mówisz, że to nie jest żadna arena, która zamyka za mną drzwi, to... No, tego nie wiem. No, wierzę komentarzom, a komentarze by mi czegoś takiego nie zrobiły. Co to za radość? Miętówki nie wiem, widzę. Może wiem coś więcej i nic nie powiem, a może nic nie wiem. Miętówki widzę, ale za dużo mrówek jest na te miętówki nastawione. A wiesz co, ja może cię będę... A to co to jest u góry? Aha, to było coś... A tu też masz bryłkę kłaczków na stole. No widziałeś. No to dobrze, ale bryłkę kłaczków? Gdzie jest? Kłaczków. Gdzie ta bryłka kłaczków jest? Na stole masz taką matę jak gdyby na wejście. A no to widzisz. Tu jest kilka miejsc, bo znaleźliśmy kłaczki przy rękawiczkach, to teraz jeszcze jest na stole. Dobra. Wchodzę do Donicy. A wiem, bo bałem się, że jak tu wejdę, to już nie wyjdę. No. I co tu jest? Wchodzę do Donicy, jak to brzmi w ogóle. Słyszę bryryryryryryry. Ktoś cię wita. Bryryryryry. No i co, Donica po prostu. Nie, no jest komar. Biedronka. O, czekaj! Bije? Kebab z modliszki storczykowej. Co? Trzeba dostarczyć. Jaki? Mówiłem, że czego? Z modliszki starczykowej. Kebab. Ty, ale ty, czy ty... Co? Ty słyszysz, co mówisz w ogóle? Że modliszka starczykowa? Modliszka! Powiedziałeś, że to jest kebab z modliszki. A, że co, że jeszcze musimy na modliszkę trafić. Czyli, że w tej... Ty, a jak w tej Donicy kryje się modliszka? Nie wiem, ale... W sumie jestem zawiedziony, bo mówiłem, że to wyglądało jak arena na bossa i była arena na bossa, nic więcej. Czyli... Pusto? I pusto, no. No tak jakbyś poszedł do tej, jak chodziliśmy, ale to jest ciekawe za to. Jak chodziliśmy do Królowej, no. Chcieliśmy iść, no to tam też miałeś taką sytuację, że... Ty! No, ja. Amo. To w takim wypadku może... No. Może Medium Blasta będę strzelał, może musisz znowu przygotować pokarm dla modliszki i wtedy przywołasz modliszkę jako bossa. A nie wiem, znaczy... A?
ale to ona by miała siebie zjeść? A było jakieś miejsce? Czy było jakieś miejsce w tej doniczce? Tak, tak, no to co mówiłem, to było miejsce, ten kebab. Co ja mam? Co to jest? Kolczasta rozeta. A wiesz, z czym się rozeta rymuje? Z kuweta. Bardziej myślę, że kobieta, ale może być i tak. No, myślę, że to, co miałeś na myśli, kojarzy się po prostu z kobietą. To chciałeś powiedzieć. Prędzej tak niż z kuwetą. Kuweta czysta, mimka tam już ten, nic? Tak, tak. Wszystko. Ale powiedz mi, co to jest ta rozeta? W sensie, gdzie to zebrałeś? Co to jest? Wygląda jak takie, jak masz te kulki, co się psu przyczepiają do ogona. Kultowa kolczasta kula obecna na szczycie wielu kłujących chwastów. A ciekawe, do czego służy? Tu gdzieś była niedaleko kolczasta, baza. Kolczasta kula, która... No, co? To takie bardziej... Mi się rozeta kojarzy... Nie wiem w sumie z czym, z różą. Rozeta to jest jakaś nazwa własna, nie wiem, jakiejś struktury. Mi się kojarzyło, że... A to róża wiatru była, nie, to nie jest rozeta wiatru. To jest róża wiatru. Było blisko. Dobra, są kłaczki. Poczwarki zbieram cały czas. Dobra. Więc. Czyli co, ja jestem na dole, ty jesteś na górze, jest standardowo. Jak mówisz, że zbierasz poczwarki beze mnie, to ja zobaczę coś nowego, co tu w okolicy słychać. A, tylko to poczwarek by się przydał, kurna... A nie możesz kamieniem rzucić albo czymś? Nie wiem, czy mogę. Na razie mam jedną strzałę znalezioną, bo ty jej nie zabrałeś i w sumie strzelam jedną widzisz, strzałą. Widzisz? Zbieram. A jakbyś mnie nie męczył, to tam by leżało więcej tych strzał. Wiedziałem, że to tak zinterpretujesz. No. Byłem pewny, że pójdzie to w tym kierunku. Ale to i tak całkiem spoko, że możesz tą jedną tam operować. No, idę już na rower i wchodzę do ciebie. Dobra, chcę zobaczyć tę rozetę. To ja w międzyczasie, no wiesz, zaraz ją zeskanuję, to może będziesz widział. Ale fajnie, jeszcze zeskanowałeś? No kurczę, to jest jakiś obiekt? No, znaczy to jest takie do skanowania, ale być może da radę coś z tego wytworzyć. Czekaj, punkt odrodzenia. Żarcie sobie znajdź po drodze, bo nie znalazłem tego za dużo. Proszę cię. Co? Mam pełny pasek na jedzenie. Wiesz jak to, w tym życiu. O, krzyżak łąkowy! Krzyżak łąkowy, wiesz, że to jesteś teraz noobem. Ciekawe dźwięki wydajesz na spotkanie z Pojadę cię pałą. O, krzyżak łąkowy już nie żyje. No. A. No. O dwóch takich, co mieli duże pały. Ja oglądam mszycę, jak dochodzi. O, jest. Co? Ty masz swoje rozrywki, ja mam swoje. Szukaj czerwonych mrówek, tutaj masz. Muszę zbudować trzepak, żebyśmy mogli wrócić do domu. A to możesz, no. I patrz, bij ogniste mrówki. Co z tego wyjdzie? 30. No nie, pospolite. Kolczasta rozeta. To jest nowy zestaw tworzonych podłóg. A po co na podłogi? Jakaś pułapka, no. Ale podłogi i będzie można upgrade'ować bazę znowu budulcowo. Mega. Będziesz musiał zobaczyć, gdzie to idzie znaleźć. No muszę zobaczyć, jak w ogóle to wygląda, bo to u ciebie najwyżej zobaczę. Znajdź jakiegoś mleczaka przy okazji. Znajdź jakiegoś mleczaka przy okazji, kurde. Mrówki ty masz wymagania. No bo kurczę, brakuje mi jednego. Ty wiesz, że mamy... Przepraszam bardzo, chciałbym zaznaczyć jedno. Mamy wykupiony skaner na mleczaki. A, no to tym bardziej trzeba znajdź. By go odpalić. Słuchaj, trzeba będzie go odpalić. To musisz wejść do jakiegoś badawczego włączyć. W sumie to by mógł działać sobie, bo czy my czegoś szukamy prócz tego jeszcze? Mega jeszcze mleczaki. Mamy na naukę surową też skaner kupiony. Kurde, skaner, dobrze mi się przypomniało. Gdzie ty masz te... Ojej, ile ty... A nie, myślę, że to są poszczególne działy. Bo ty jeszcze pióra masz odpalone. To jak to... to na my będzie, nie? Mleczak. Nie wiem, czy to jest... Czekaj, albo właśnie jak to jest, czy to wśród tych rzeczy, myszek? Wśród nocnej ciszy. Kurczę, ale to jak odpalać te mleczaki? Czy one są standardowo już? No jak to mnie jak? Zastanawia? No, no nie masz na liście. No ale nie masz, wyszukaj zasoby. Mleczak, nie masz mleczaków trzonowych. A to się tam jakoś sortować się da? No możesz wpisać sobie, czego szukasz, ale nie mogę znaleźć na tym ekranie. Nie wiem, czy jest jakiś jeszcze przycisk. Kurde, wykupiliśmy i nie ma? Ja zobaczę, czy ty kupiłeś. No kupiłem, 10 tysięcy wydałem na mleczaki i naukę. Dlatego się zastanawiam, może one są od razu już oznaczone, tylko wyzbieraliśmy wszystko. O, czemu mnie coś atakuje? Ło, mruwa! Ale nie wiem jaka to... Albo to wiesz chyba... co, a może działa to trochę jak skaner na te, na te bazy terenowe, czyli robię piku, 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 jak jesteś blisko. A robiła ci piku, piku koło zębów? Nie, to teraz tak sobie pomyślałem, że może to tak działać. O, chodź. Ognista mrówka robotnica, to jest ta czerwona, to co szukałeś? Tak.
Tam nawet jakiś zestaw jest do zrobienia o. z tego. O, ale jaki to ma skok daleki. Będzie widać, ale mnie ożygała. W sumie ona jak grzyka, to wygląda trochę jak grzykający kot. Okej. Ma takie... Zobaczyła cię i pierwsze co zrobiła, to cię ożygała. No nie wiem, czy to dobrze o tobie świadczy. Miłość. Tak tu sobie te owady, uczucia. Znalazłem jakiś kawałek rączki. Jakiejś zabawki. Ale możesz wziąć do rączki? Gigantyczny. 50 razy większy ode mnie, no to wiesz. Mała rączka, ale jednak duża rączka. Mam, może z tego wypadnie do latania. No wypadnie, bo nie mam... Tak samo jak ty. Akcesoria do latania mi jest... O, jest, w końcu wypadło. Akcesoria do latania i ćmy. Gdzie są ćmy właśnie? Czekaj, bo... Kurczę, no czemu mnie atakujesz? Nie mam czasu na ciebie. Jeszcze nie ożygała, no najgorzej. No to jest... To jest dopiero koniec świata. Czekaj, chcę się zająć poważnymi rzeczami. Bok! Właśnie, unik, takiego mi uniku brakuje, że sobie możesz skoczyć w bok. No bo ja zazwyczaj w grach gram bardziej na uniki niż na bloki. Bok to jest biuro obsługi klienta. Też może być. Co tutaj robi rogacz? Znalazłem nowe miejsce z rogaczem. What? Na murku jest rogacz. To widzisz, czy możesz oznaczyć sobie później na solóweczkę. Puchata rzęska mniszka, więcej mi do szczęścia nie jest? Trzeba, no i a to weź znajdź zupełnie dwie. Innym mam rzęskę drugą, ale to zwykła. Może oznacz, albo zapamiętaj gdzie nie, to no jest. No to będę pamiętał. Ale ja nie będę pamiętał, tej bazy. Ja zobaczę na mapie gdzie jest. No. No to koło jesteś blisko tego miejsca, gdzie jest wejście na górę w sumie, no. No, czekaj, próbuję jakoś się przedostać bezpiecznie. No w końcu chcę trafić do miejsca, gdzie chciałem dzisiaj trafić, więc czyli? Idę tam. Co to jest za miejsce, do którego chciałeś trafić? No ta druga część ogrodu, gdzie liczyliśmy, że może sesunie będą. Druga część ogrodu? To jest jedna górna część ogrodu. No tylko tak, tu jest ale jeszcze dużo ta druga strona. No ogrodu. To w tej podczęści. No. Jestem koło tych bezpieczników, które myślałem, że idzie zniszczyć i to coś nam da, a się okazało, że to nie ma sensu. Słuchaj, jakbyś chciał, żebym ci zrobił... Ci, nam, młotek, to ja potrzebuję jeszcze dwóch skór po czwarek. I to, będzie to. Nie wiem, czy to jest dużo, czy nie. Oj, mróweczko, jakieś co ty robisz? Jakieś poczwarki znalazłeś? Kurczę, nie. No. Weź tutaj potem. A nie wiem, czy chcę i na tak akumulator na ciebie wchodzić. Tak na ciebie liczyć. No, mówiłem, że ja dzisiaj jestem podjarany eksploracją i robię to, co mnie jara w życiu. Dobra, tam się nie wejdzie. O, biedronka. Ile tu jest niebezpiecznego gówna chodzącego, to jest historia. Ja nareszcie tu dotarłem, jest kołpak. Co jest? Nie kołpak, opona! O nie, pić mi się chce od tego wszystkiego. Opona, z wrażenia aż... Zaschło mi usta. Za nie mówiłeś. Ha, żeby tu tylko w ustach. Tu jest opona, ale co to jest? Stare drewno? Bo wiesz co, jeszcze myślę, może gdzieś mam jakąś taką... Szeszka? Chyba widzę, sysunie, no! Sysunie? Sysunie, lecę, cała naprzód. Leć. Aby nie było tu żadnych dziwnych potworów, tylko wiesz co, wywalę coś z kieszeni, na przykład zgniłe jedzenie się nie przyda mi raczej. Ty, czerwona mrówka umie skakać. No, i pluć, uważaj. Chyba widziałem czerwona szyszkę, mrówka pluje? No, mnie ożygała. No to żyga czy pluje? No tak, żyga jakby pluła. Żyga jakby pluła. Kurczę, ciacho w ziemi, ale widzę jakiś dziwny ten, baza astral, ale nie działa. Czy tę szyszkę idzie jakoś obrobić? Bo to gorzej jak to nie jest ta szyszka, której poszukujemy. Nie, najgorzej. To nie szyszka, której poszukujemy? To jest szyszka, której poszukujemy, ale rozbijanie ale? Poziom trzeci. Młotek? No to widzisz. I Staszek teraz może się tutaj poszczycić pewną akcją, gdyż zbudowałem już tyrolkę, znaczy trzepak powrotny. Lecę na tyrolkę. I masz już te wymagane... Poczwarki. A, no właśnie, chciałem pytać. Dwie sztuki poczwarek potrzebuję, ale chyba w bazie były ze dwie. Więc jest szansa, że będzie surowiec ja na... Ja tu chodzę sobie... O! Młotek. O, to jest ciekawe. Chodź, bo tam powinieneś chodzić. Kulanka! O, rdzatrze, więcej rdzy po prostu. Rdzatrzy? To brzmiało jakby to było jedno słowo. O, czemu to wygląda jakby tu pająki mogły chodzić, a stąd jednocześnie już nie byłoby łatwego wyjścia? Już tam stres. Koniec eksploracji. Już koniec. Undo stres. Wykryto mutację Barbarzyńca 2.
Co ty tam robisz w takim razie? Biję się z rzeczami, ale kosiarkę odkryłem. Nie wiem, barbarzyńca mi się włączył, ale barbarzyńca nie jest fajny, bo to daje mniej bonusów do bloku. Dobra, to ja jeszcze zobaczę, co to słychać w okolicy, ale to mówisz, że masz szansę wrócić z młotkiem jeszcze dziś? Tak, taki jest plan. Tylko trafiłem kulankę przez przypadek walcząc z larwą. Biedronka mnie użarła w plecy. Mrówka czy biedronka? Biedronka, tym razem to była biedronka. Ale reklama leci z tego sklepu, kurka. No. Non stop. Nie, mogliby nazwać dla równowagi jakiegoś, kurcze, przeciwnika Lidl. Czy coś. No. O, to. Jestem znowu w doniczce, idę. Dla fanów doniczek. Wskakuję głębiej. O, mam to, co chciałem. Co? Zaraz zobaczysz. Jak znabrzycie coś głupiego. Tyk. Mleczak. A ty, a był skaner? Działał skaner przy... Ja mam ten... Faktycznie, mi też działa ten skaner. Było ja myślałem, że mi to jest baza terenowa, to był mleczak, no. Tak, no. Mi też robi, jest ząbek narysowany nawet. Dobra, no. To rzeczywiście jest instalowane. Czyli na skanerze. W ten sposób działa. Terenowym. To trochę mylące, bo jak myślę, że trafię tu do bazy zaraz jakiejś bezpiecznej. O kurcze, to teraz rzeczywiście... A to tak samo będzie chyba do nauki, tak? Działać w takim razie. To na każdym kroku, tu. Jak człowiek o. Myśl, Co? No powiem ci, że 1-1. Ale co, śmierć? 1-1. Okej, no. Ale aż tak dużo to mi nie potrzeba. Teraz już nie chcę. Dobra. Ja tu poczwarek szukam nadal. A ja sobie przejdę po drabinie. Nie, o, to jest chyba drabina. O, to jest całkiem kuszący obiekt. Taki do kombinacji. Kuszący, bo masz kuszę. Ale właśnie, a propos jeszcze, bo wiem, że też czasami pojawia się ten temat w komentarzach. Dlaczego czasami nie chodzimy razem? Właśnie po to. Ile no, się teraz... rzeczy więcej zrobi... No właśnie, jak... Staszek ogarnie młotek w tym czasie. Tak byśmy biegali razem i nic by nie było. Staszek ogarnie Trzepak młotek. Już zbudowany, no. My zobaczymy coś nowego i na koniec jeszcze Staszek przyjdzie szyszkę obrobić. No, i walniemy szyszkę i będzie szyszka. No. Trzeba się tylko kurczę... na pierwszą osobę. Chciałbym mieć 10 poczwarek, a mam na razie 8 i chcę mieć pewne, że będę miał tych 10, więc szukam jeszcze ich, ale znalazłem mleczaka. A nie, 4 poczwarki. 4 poczwarki. No, znowu mi coś... 4 poczwarki. O, co to jest? A to już widzieliśmy, chyba kolejny żuk. Tak. Lubię kluski, zobaczył lubię skwarki. Oj. 4 poczwarki. No. 4 poczwarki. No ile powinienem się obawiać żuka? Lubię gryźć wysuszone skwarki. Będąc przy naszym challenge'u. Aha. Już się boję. Jakim challenge'u? Wow, zębowym challenge'u, będziesz musiał szukać. No. O kurka. No. Jak mnie tu triggerujesz? Może dostanę jakieś wróżka zębuszka, to mutacja albo coś. Chyba wróżka wydmuszka prędzej. Wróżka uciekuszka. Ale czułem, że na tej drabinie coś być może. Ała! Coś mnie hat. To poetyckie było. No. Czułem, że na tej drabinie coś być może. Być może. Szczególnie coś. O tej porze. O, tylko wiesz co, tak sobie myślę, że powoli chyba dzień nam się kończy, a ja nie widzę żadnej ani bazy, żeby się zatrzymać, ani żeby stworzyć. A tak mi się bazę dobrze chodzi. Stworzyć? Dzisiaj czuję satysfakcję. Co to jest? Chyba widzieliśmy. Oła! Użar! Jak to żre te kurzowe mszyce? No, żre. To najgorzej, że teraz z czym się nie spotkasz? To żre. No, zrzuciłem. O, jak to policzysz, ciekawe. Oho, co, złoty ząb? O. Złoty ząbek? Złote za dwa? Na dwa, niech będzie, 4-1. Było trochę jak na mundialu, tylko że zamiast strzelać bramki, to zbieramy zęby. Dobra, to brzmi wiem, jak że jesteś pająk. Fanem mundialu. Powiem, no. Jak ci się, twoja ulubiona drużyna? Wiem, że jesteś fanem mundialu. No ja zawsze reprezentacja, nie? To szczęsny do boju, najlepszy bramkarz nasz, taki ten jakby. Od czasu Dudek był. Od czasu Dudy. No, powiem ci, Duda świetnie bronił ostatnio. O tak, no. Szkoda, że go Szczęsny zmienił, ale no, Duda na bramce to No. Świetnie. Najlepszy bramkarz. 18 fragmentów poczwarek, dziękuję, dobranoc. Mieliśmy tam tego...
kto tam jeszcze jest tam w polskiej drużynie? No mieliśmy tego Schumachera, Ahonena. Że ja się niby Schumacher, na piłce świetny nie znam. Napastnik. No. Oj, szybko wjeżdżał, szybko wjeżdżał na bramkę. No, ty, kujący, ale powiem, no. O, mam suchara a propos słony kawał. Jaki jest ulubiony klawisz, jaki jest ulubiony klawisz na klawiaturze Schumachera? To proste jest. F1, aha. Dobrze. Suchutko, suchutko. Udało ci się odkryć pień? A mi nie wyświetliło się, ale widzę bazę terenową, jakieś zniszczenia, zgliszcza, o kurczę, to wygląda jakby tu się działo coś niedobrego. Gdzie ty poszedłeś? No to o człowieku, gdzie ty jesteś? Widzisz? Ale wiesz co, to ten, tam jest scalak, nie wiem, że wiesz, na policji. O, może aż tak daleko? O kurka, to mnie terenowy. To nie powinno być chyba. Nie, no ty w ogóle patrzysz na mapę, gdzie ty chodzisz? Nie, ja tak po prostu dzisiaj mi się włączył tryb eksploracji przed siebie. Czyli pewnie pomijasz 500 rzeczy po drodze. Ale to jest taka pobieżna póki co eksploracja. Poczytaj raport. Właśnie ale nie wyskoczył mi. Jak to ci nie wyskoczył? Gdzie to jest? No, a, muszę... to w notatkach będzie pewnie. Dane. Musisz wejść tam do danych. To jest niebezpieczne, ja bym chętnie poczytał, ale... No ja będę robił odcinek z czytania wszystkich notatek kiedyś. Wiesz co, ale tutaj pogoniec sobie leży i chrapie, to chyba nie jest dobry. No to chrapie, no to zaraz się obudzi, no. Znaczy, to, co, to miało cię zachęcić, a to chyba cię nie zachęciło. Pogoniec, prostownik, poroniec. A zjedz jabłka, co się zrobi miejsce? Dlaczego co zjedz? Tak... A dobrze, ładnie. Dlaczego ona tak marudzi na to jedzenie? Tego nie rozumiem. Tak samo ciastko. No, hups. Że jej nie smakuje? Nie lubi tego, no. A może zgniłe zdałeś jej, to się nie dziwię, że jej nie, marudzi. Nie, świeże. Specjalnie sprawdzałem, żeby było świeże. No powiem ci, że teren ciekawy. No brzmi tak nawet, powiem ci, lekko ciekawie. Kolejny ząbek mi tu jeszcze pika jakby. O, co to pływa? A to... Serduszko pika w rytmie czacza. Tam... Ale to... Jak to było dalej? Bo ja nie pamiętam, jaka była kontynuacja tego. Miłości szuka w rytmie czacza. A, to jest twój odcinek, kurde, to ja cię nie muszę pytać o takie rzeczy. Część, nie? No. No bo sobie pójdziesz i z czego będę remiksy robił, no. Na przykład z radości, bo znalazłem scalaka, albo coś. Znalazłeś go? Znaczy, chodzę w okolice, ale nie wiem, jaki jest problem tego... Co? A to są te kurzanki. Jestem pewny, że znowu boss kryje. Ty, ale mieliśmy... Co kryje? Nie denerwuj mnie. Dobra, boss, no pewnie zawsze scalak był kryty przez bossa. Przecież. Kurczę, najgorzej, że nie te kurzowe to... O, wpadłem! Nie, ja nie chcę tu wchodzić! Nie chcę wchodzić! No i co ja mam zrobić teraz? Ale gdzie jesteś? Gdzieś wpadłeś? Wpadłeś gdzieś? No bo do bazy ominetu, ale to wygląda jak miejsce, z którego ja bym nie miał wyjść, a ja nie chciałem tak wchodzić. Ominetu, ale piękne słowo. Ominent, no ale gdzie to jest wyjście, stąd ja nie chciałem tu wchodzić. Placówka laboratoryjna w pniu. No właśnie, ale wiesz jak... Urodzony odkrywca mam na poziomie trzecim. Ja też, a co to daje w sumie odkrywca? A to wspólnie. A jakaś tam głupoty. Wiesz, to jest... A może ja z tego biegam, maratończyk? Nie, no ja to biegam, to jest szybkość. Nie, dobrze, to jest szybkość, to jest no. Mega. Okej, okay, dobrze. Tylko... Jak teraz zasuwamy z tą mutacją? Ale ja nie chciałem tu wchodzić, ja chciałem eksplorować, ale bez przesady. No to wyjdź. No i właśnie to jest problem. Nie możesz wyjść? Nie mam ma iść do ciebie? Stąd? Znaczy, wiesz, że jak wejdziesz, to przyjdź tu z jedzeniem, może tak. O, jeszcze co? No. Jak tu wejdziesz... A, już byłem blisko. Jak tu wejdziesz, to też nie wyjdziesz. Myślisz, że to jest aż tak źle? Tam? No. O, a to nie jest super scalak, teraz... tylko zwykły scalak, tak? Zwykły scalak, no. Ale chociaż go znajdź, no. To możesz tam zostać już do następnego nagrania. Weź to. Uuu, 500. A ten, był radar włączony? Skaner, jak byłeś blisko? Chyba tak, chyba jest coś. RS jest wtedy. Nie ząbek, tylko RS się wyświetla. No. Widzisz, co jeszcze przyniosłem? Sznur składków zebrałem już, zrobiony. No powinien się wyświetlić. A, kurczę, chyba nie ma wejścia wyżej. Może, bo mnie zastanawia, czy tego pniaczka nie idzie jakoś obrócić, bo jak tego nie obrócimy, to... jakie ma stąd wyjść? Nie, no musi być wyjście, tylko pytanie, czy na początku nie będzie jakiegoś bossa? Nie, no zakładam, że dadzą nam jakąś opcję, żeby się, wiesz, do...
szybko ewakuować. Jakoś, no tutaj dostosować. Ale czekaj, to ja bym musiał po tym, może z pierwszej osoby będę widział więcej. Tu mam drzwi zamknięte, ich nie otworzę, okej. Okay. Jak widzisz, poczwarka powstała. No. Nie, mam dwie rzeczy do skanowania. By the way. I teraz uważaj. Kurczę. No. Uważaj. O, no. Jest. Jest młotek. Sukces. Co ja mam zrobić? O, czekaj, może tu jest... O, tu, szukaj jest wyjścia, bo już noc przyszła. Bomby masz ze sobą w ogóle? Mam, tak, na przy okazji chyba. Spytam? Tak, tak, tyle mam. O, dobra, okay. Jest jakaś skrzynka, chociaż tyle dobrze. O. Ale warto było, bo wiesz, mówisz? Co znalazłem? Prawy elfi talizman! No. O kurde, to możemy zrobić teraz super talizman! Teraz może być już cały. No. O panie, dobrze! Znaczy, to nie jest jak, to nie jest wcale jak co prawda, ale... Napakowane ludzkie jadło... A, to mogę... Mówisz, że chcesz jeść? O, co to? Napakowane ludzkie jadło, o, to ciekawe. Cztery batoniki, o, to już z głodu nie umrę. O nie. O nie, już idę z jedzeniem. Wiedzieli, kogo zostawić, idę. Nie? Już idę. Najgorsze, że to dalej nie rozwiązuje mojego problemu, jak mam stąd wyjść. Wyjściem. No kto to wymyślił, takie coś? Bo tu jakbyś... No. Tu jakieś magnebuty, no, czy coś takiego pomogę. Byłyby potrzebne. Co? Magnebuty? Co? Magnebuty. Co to są magnebuty? No takie z magnesami, żeby sobie chodzić po ścianach i tak dalej. To chyba za dużo w Spidermana pograłeś. No, tego typu rzeczy, ale bo tu nie da się nigdzie chodzić normalnie. Mogę spróbować tam na komputer doskoczyć, ale to nic nie daje. Komputer. Oj, jeszcze... No nie widzę... A czekaj, ja byłem? Nie, no tam byłem. Czyli co, mam do ciebie iść? No właśnie. Z ratunkiem? Nie... Mam jedzenie. Ale to ja nie wiem, czy z drugiej strony byś nie musiał tu wbić, czy coś. Może znajdę inne wejście w takim wypadku, no właśnie... i się jakoś spotkamy. Szukam czegoś, kurczę, mieliśmy odcinek zaraz kończyć, a jak mam kończyć, jak nie mogę wyjść? No wyjebać już stamtąd, no. No, no wyjebać, no. Mnie trochę ciekawi, co tam jest. O, nie, nie odbija się. Nie, no czemu musiała się odbić drugi raz? Już tam byłem. Już witałeś się z gąską? Mm-hmm. O, jestem. Nie odbijaj się, dziewczyno. Kurczę, to jest chyba zbugowane jakieś miejsce. Stój. Jestem, no. Udało ci się wejść? O, no. Ale bo wiesz co, ja chyba znalazłem mrowisko wyjście? Czerwonych mrówek. A, no ja nie wiem, czy nie jestem nawet tutaj gdzieś z jakiejś innej strony w czymś takim. Ty jakąś rak... O! No. Pięć? A ja rakietę znalazłem. No to chyba co gdzieś to jest? Niedaleko biegałem. O, czekaj, może będzie otwarte przejście. Wow! O! Nie. Wow! Co jest? Co ja znalazłem? Co znalazłeś? No nie, nie science. Cztery cukierki pokoje? Kwaśne w jednym miejscu. Kliknij komputer. O, jest. Ratuje nam właśnie tyłek, jak nam przyjdzie tu. Chyba ratuje tyłek. Jezu, ile tej nauki tam jest. No, ale... Ale stówki jakieś nędzne. O. Czemu to jest woda? Dobra, i teraz tak. Komputer włączyłem, super, ale... To ty ogólnie ogarniasz jakiegoś scalaka dalej? No, ja ogarniam, jak stąd wyjść. Okej. Ale problem ale poczekaj, polega na tym... Ale wyszedłeś. No wyszedłem, ale okazało się, że przeszedłem do pokoju obok, który jest nie lepszy od tamtego. Jeżeli chodzi o problem w przejściu. Ale teraz muszę jakoś wrócić tam, gdzie byłem, bo otworzyłem sobie drzwi w sali obok, ale oczywiście... A wiesz co, a może idzie szybko stłuc? O, to nie pomyślałem. Brakuje mi jakiejś... O, a może tędy? Dobra. To tu kleszcze są. Widzisz, jak się to strasznie niefajnie pod tym wszystkim biega. Jak ten kleszcz bije? Dobra. Nie no, chyba... Najlepiej jakby się okazało, że tam żadnej szyby nie ma, tylko dałem się oszukać. Ja zaraz dałem się oszukać, jak mnie zabije tu coś, próbując ciebie nie, uratować. Nie, to teraz już wiesz, teraz już nie umieraj, teraz już dokonałem tutaj tyle, że już nie chciałbym za tym wracać nigdy w życiu. Albo inaczej. Jak zrobiłem będzie zapis. Trzeba wracać, to najwyżej ty będziesz tutaj za tym wracał. Pobawisz się trochę. No ja jestem, wiesz, w tym pniaku. Znaczy obok tego pniaka, on jest gigantyczny ten pniak. Kurczę, może ty jesteś z takiej właściwej strony, a ja znowu od strony... No jestem na powierzchni, więc to... O,
doskocz! Dobra, doskoczy. O, to jest jeszcze jakieś... O, czekaj, a to nie, to chyba tu ząbka. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. A tu jest to przejście, okej. No dobra, z nadzieją, że teraz znajdę ratunek, wychodząc tutaj i otwierając sobie drzwi. No ja widzę, nie! Jak porusza się twój znacznik. To jest... O, ale wiesz co? To dziwne, ale mam... Scalak! No. O kurcze! Czyli co, to zamiast boss... Wow, i mam rdzę do przeskanowania. O kurcze, co ja mam zrobić teraz? Zjem chyba te. A najgorzej. Rdzę, ale ty nie masz młotka, żeby rdzę zbierać. Nie, to jest... Dobra, gruczo kwasowe nam się nie przyda. Gdzie ja jestem? Upuść sztosz, patrz na to. Patrzę. Nie wyskoczyło nic u ciebie? Nie. O, znalazłem terenową. Ty znalazłem bazę terenową pod... O, meszek smyczmy, to widzę. No. Dobra, słuchaj, to ja skanuję dwie rzeczy. Trzy rzeczy mam do skanowania, jak coś, to skanuję. Mhm. Tu nic. Czekaj, ale mózgomoc idzie. Ty, mamy maksymalną mózgomoc! O, już więcej się nie tak, da? By the way, więcej się nie da. No kurczę, ale doszliśmy do ciekawego etapu. No. Ale nic nie odkrywam z tych rzeczy, które analizuję. Jest klej naprawczy i kwaśna strzała jeszcze, o. To sens, że... Mam nadzieję, że nie będę walczył, a tu są... Dobra. A to zdobyłeś po prostu rdzę, tak? Gdzieś leżała rdza po prostu? No, taka już obrobiona. Kurczę, ja najgorzej, chyba że... słyszę komara. Oj, ty mnie nie strasz. W drzewie komara słyszę. Najgorzej, że ja muszę to może być tygrysi. Do jakiejś... Tygrysi komar! O, aha, kurczę! I czemu cię to cieszy? Bo chcę go zabić i zdobyć rzeczy z komara tygrysiego. Słyszę dźwięki... Oj. Au. Słyszę dźwięki powietrza? Nieskazitelny marmur, bo o, co tu jest? No to trzeci poziom, tak? No. Co? Czekaj. Czy jest szansa, że ja to przeżyję? Nie wiem, jest szansa, że zabijam komara tygrysiego. A jak daleko? Czekaj, jestem przy bazie terenowej. 36. Nie wskakuj. Mam! Dziubek komara tygrysiego. Jest zabity. O, tu jest! Po koniec! Nie, to wiesz co, a zabiłbyś go od razu? Albo odciągnął chociaż? Nie. Aha. Nie, ja nie jestem chyba gotowy na pogońca. Czekaj! Ja mam pół życia. Czekaj. Coś tu chodzi. I nie rozpoznaję po dźwiękach, co to? Nie, byś musiał go odciągnąć. On chyba stoi na mojej drodze do ucieczki. A jesteś gdzieś blisko? No ja w dziurze jestem, ale już widzę trawę, ale nie widzę potwora, słyszę jego kroki. Czekaj, to jeżeli ty tu jesteś, to chyba jest pogoniec nade mną. Tak byś go odciągnął, ja jestem to by było w super. Środku... Tak. O. Jestem w kałuży. No jesteś pod nade mną. Pniakiem. No jesteś idealnie nade mną. A ty gdzie jesteś? No kurczę, no biegałeś nade mną, wróć się. No tak, ale tam jest woda, ja nie mam żadnego wejścia pod spód. Spoko, bo wydaje mi się, że... Weź tego pogońca może odgoń. No dobra, pójdę, najwyżej mnie zabije to. Nie no, nie ma tu żadnego pogońca. A ja słyszę kroki jakby pogońca. Ale to możesz słyszeć na górze, ale no. Idź, nie bój się. Tylko oj, krzyżak. Co, na pewno? Pająk. O jest, widzę krzyżaka, jestem idealnie pod nim, weź go odciągnij. Dobra, ale to... Krzyżaka to mogę ubić, no to, jeżeli to nie jest to, pogoniec. To coś, bo nie wiem. To coś, co szło za tobą, weź to odciągnij z tego miejsca. Idzie do mnie, idzie za mną. To chyba jest pogoniec, ale nie, idzie za mną. Nie strasz. O. O nie, tu coś się patrzy na mnie takie. Byłaś już stamtąd. No próbuję wyjść, weź go odciągnij. Dobra, kleszcz, no zejdź mi z twarzy. Kurczę, nie w takim miejscu. Kleszcz, zejdź mi z twarzy. Kopnąłem w tyłek cała naprzód. Uciekaj! Widzę cię! Oj, tu jest pająk tu, drugi! Zobacz! Dobra, pająki nie pływają, tak? Do wody uciekaj, tak. Ale to tak. Była akcja! Boże, ale jestem żyję. Obok ciebie! Żyję! Chodź, przyniosłem ci jedzenie! Zobacz! Wiesz co? Masz! Powiem ci... Masz! Bo muszę jeść z ziemi. Ej, bo to pływa. Zjedz. Jedz. Dobra, jedz. Dziękuję. Możemy wracać do bazy. Chyba, że chcesz sesunie jeszcze zbierać u ciebie, ale powiem ci, że jeżeli chciałem zrobić odcinek eksploracyjny, to lepiej... paniczny odcinek eksploracyjny. Oj, tam paniczny czy nie, lepszych atrakcji nie mogłem tutaj zapewnić. Ale to wygląda na to, że to rzeczywiście musiało być... O, ja tam wchodziłem, widzisz to coś, co tam... Ja? Aha, dobra. Tak widzę. No. Żyjesz? No, jestem pod wodą. A, okej. Ale zatruty. No.
Więc zakładam, że cały problem z tym scalakiem, który zdobyłem, to była właśnie ta kwestia zręcznościowa, a nie, że walka z bossem. Możliwe, ale masz scalaka, więc w ogóle jestem z ciebie absolutnie dumny. Druga część tych jakichś tam tych elfów. Gorzej, że nie byłem z tobą i nie zobaczyłem całej tej części, zobaczysz, ale przyszedłem z jedzeniem. Zobacz, muszę zobaczyć u ciebie, no. To prawda. No, a co to na pniu jest? Można to zebrać? Nie. To jest rzeczywiście drzewko, ale nie widziałem żadnej szyszki po drodze, to jest smutne. Kurczę, bo z drugiej strony drzewa są szyszunie, to ja cię zaprowadzę, ale to myślę, że... Nie, jeszcze ja bym już kończył, bo... No właśnie, chciałem mówić, że tu bym zrobił koniec i widzimy się już u ciebie na odcinku z tymi szyszkami. Dobra. Tymi atrakcjami. Więc jak Staszek będzie walił młotkiem, no to zobaczymy u niego. Będę stardiu walił. No, komar! Może komar tygrysi! Szukałeś. Co jest? Komar tygrysi. Wiesz, że po tym wielkim pniu da się chodzić? O kurczę. Da się. Ja po nim no poszedłem dobrze. Do ciebie. O, a tam kolejny komar lata niedaleko. No dobrze, więc widzimy się już jutro w kolejnym odcinku Staszka, gdzie będzie analiza scalaka, nowych rzeczy, walenie szyszuni i jak już trzeba do domu wrócić kiedyś. No. Walenie szyszuni, chyba w ogóle nazwę tak odcinek chyba po prostu. Dobrze. A tymczasem, za Skorle? Nie, jak ja byłem? Nie mam pojęcia. Trzymajcie się. Niespodzianka. A także. Pan niespodzianka. A także. A także Staszek. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.